Polskie Radio Rzeszów. Światło, dźwięk, muza. Niech przegra paręnaście razy. Widownia schodzi, schodzi, schodzi. Schodzi widownia. Jak wchodzi to, schodzi widownia. Robimy nastrój. Lampa gaśnie. Wszystko gaśnie. Lampa gaśnie. A dlaczego jestem taki zmęczony? A dlatego jestem taki zmęczony, że przed chwilą zakończyła się próba techniczno-aktorska, a my jeszcze w tej chwili w takim węższym gronie zostaniemy, żeby stawiać światła. Miałeś, chłopie, złoty róg, miałeś, chłopie, czapkę z piór, czapkę ze łba, wicher z miotu. Bez tą wiechę z pawich piór! Ostał ci się ino sznur. Najdę! W zasadzie myśmy już dzieło nie oddali, bo ja dziś mogę Państwa zaprosić na premierę naszego radiowego wesela, która będzie miała miejsce 1 grudnia o 19. Słońce i pogoda, słońce i pogoda. Pójdziemy se razem do ogroda. Pójdziemy se razem do ogroda. Będziemy se fiołeczki smykać, fiołeczki smykać. No co ty, przy gościach? Goście! Dziś, kiedy mówimy te słowa, 20 listopada obchodzimy 117. rocznicę naszego ślubu. Ślubu Jadwisi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla. Z moją żoneczką chcemy Państwa zaprosić na wspaniałe wydarzenie. 1, 2 i 3 grudnia o godzinie 19 na antenie Radia Rzeszów premiera mega słuchowiska Wesela Stanisława Wyspiańskiego. A pani dyrektor Szela zaprosi nas do teatru. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już w najbliższy poniedziałek do Teatru Maska o godzinie 19. Aktorzy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej oraz aktorzy Teatru Maska wspólnie dla Państwa zagrają najważniejsze i najpiękniejsze sceny z Wesela. Teatr Maska i Polskie Radio Rzeszów. Zapraszamy. Tu jest Grześ.